Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 35. odcinku z Farming Simulatora 22. Ja jestem Yuken, a to jest pierwsza seria, w której niedawno zaczynałem swoją przygodę z farmingiem. W poprzednim odcinku, moi drodzy, dość mocno zajmowaliśmy się wielkimi żniwami na 4 kombajny. Jak widzicie, tutaj w tej części już pozbierałem tą trawę. Bardzo i dużo było, bo na 3 razy aż kosiłem i w końcu no miałem co jeździć, miałem co zbierać. I wyobraźcie sobie, że tylko z tego fragmentu, jeszcze i tak zostało gdzieniegdzie tam, jak widzicie, pod krzakami, wszystkiego nie pozbierałem, ale to tylko dlatego, że trzy koszenia tutaj spowodowały, że tej trawy, słuchajcie, mi starczyło na tyle, że nakarmiłem nią nasze owieczki. I owieczki dają wełnę, właśnie musimy kupić sobie dzisiaj ciężarówkę. Może kupię inną, skoro z tym manem jest jakiś problem. Ja mam tylko szybciutko, moi drodzy, pokażę właśnie wyniki, bo obiecałem, że zrobię to poza odcinkiem. A więc, moi drodzy, proszę bardzo, nie, to jest to pole, na którym już dawno robiliśmy. Mam nadzieję, że ta słoma nam się, to siano nam się tutaj nie popsuło. Słuchajcie, pousuwałem tutaj wszystkie drzewa, żeby nam nie przeszkadzały. Zobaczymy, może troszkę to pole później powiększe będziemy myśleć. Natomiast tutaj były te żniwa wielkie na te 4 kombajny i zobaczcie, ile mamy bel ze słomą. I co ciekawe, tak jak wyszło nam, słuchajcie, oba młyny zbożowe wybudowane są na full, zapełnione pszenicą, czyli myślę, że koło tego 500 000, czyli 500 tysięcy litrów mąki powinniśmy mieć. Myślę, że będziemy tyle mieli. Raczej śmiem sądzić, że tutaj na tej słomie, no to będzie koło 1 000 000 słomy, także pozbieram, będzie również ona do krówek. Także bardzo fajnie, no pokazuję wam, że to zrobiłem, pozbierałem. No może nie wszędzie idealnie, no bo ci pracownicy też tak dziwnie kosili. Tu jeszcze, słuchajcie, troszkę bawiłem się i dodałem wodę do tej rzeczki, bo chciałem, żeby taka fajna woda była, no ale jak widzicie, no to kurczę, z tego moda nie działa. Szkoda, że nie można tego po prostu poziomu wody, tafli wody ustalić tak, jak się robi na przykład w City Skylines, a to tylko się nanosi takie coś i to, no jak widzicie, no kurczę, nie wygląda, więc będę musiał się tu mocniej napocić, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Bo nie jest to takie proste, aby tą wodę tutaj umieścić z tych dodatków, które mamy. Nie są one po prostu, moi drodzy, dopracowane. Ale my wracamy na miejsce, które nas jak najbardziej interesuje, czyli wracamy do owieczek. Pokażę wam, ile wełny się, moi drodzy, wyprodukowało. Także piękna sprawa, a to torami sobie pobiegnijmy, może nas pociąg nie rozjedzie. Też chyba słyszę pociąg. Aha, jedzie. Jedzie. Uciekamy, widzowie. Uciekamy, bo jedzie pociąg. Uciekamy, bo jedzie pociąg. Dobrze słyszałem. A tu są nasze owieczki. O, i znowu drabina. Złodzieje, słuchajcie, tutaj cały czas ci złodzieje tutaj chcą wchodzić. Ale nie wiem po co. No przecież tu nic nie ma. Chyba, że nam tutaj jakiś płot, kurczę, ktoś tutaj, nie wiem, coś tu może kombinował. Nie wiem, nie widzę. Mniejsza o to. No tu są te niedoskonałości, których już nie usunę, niestety. Zobaczcie, ile mamy wełny naprodukowane, ja ją przerzucam co chwilę. Fakt, że plus jest taki, że ta wełna ma tylko 100 kilo, a 1000 litrów, więc możemy tą wełnę sobie śmiało, moi drodzy, ręką przerzucać. I dzisiejszy plan będzie taki, aby dostarczyć wełnę do traktora, muszę przesunąć. Aby dostarczyć, moi drodzy, wełnę do... O, tu jeszcze, jak widzicie, mam resztę trawy. Tej trawy naprawdę było sporo, także super. I dobrze, moi drodzy, samochody, ciężarówki. Kupię sobie ciężarówkę taką. Myślałem o tej takiej Tatrze chyba, to jest Tatra, czy nie wiem co to jest. Po to, żeby mi się, bo manów mamy chyba 3. Dajmy szansę, słuchajcie, innej ciężarówce. Też jest z autoloadem, więc super. Tu w zasadzie ustawiać nic nie musimy. Moi drodzy, mam nadzieję, że będzie nam tutaj to lepiej z tym autoloadem działało. Także do sklepu mamy dosłownie na drugą stronę ulicy, widzowie. I o, proszę bardzo, jest i nasza Tatra. Wziąłem inną ciężarówkę. Dla mnie to jest to samo wszystko. Ale chciałem trochę coś dla odmiany po prostu. Dobra. A więc, moi drodzy, zobaczymy teraz w praktyce, czy to będzie tak wszystko działało, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wezmę sobie ściągawkę. Tutaj, jak wam pokazywałem, pobudowałem zakłady krawieckie, ale tylko i wyłącznie z tego względu, że one mi się po prostu wizualnie podobają.
Minusem tego jest to, że będę musiał pewnie to zrobić, widzowie, tak. Będę musiał tu raczej zawsze już sobie zawrócić. Zobaczymy, ile my w ogóle tutaj załadujemy tej wełny. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć mąki. Może dlatego, że ostatnio dość dużo działałem, jeśli chodzi o tematy z mąką. No dobra, mogę sobie w zasadzie, słuchajcie, te palety też i ręcznie przesuwać. Widzę, że będę musiał, ale to dobrze, bo ja nie lubię takiego też, słuchajcie, za bardzo ułatwiania sobie, a tak o, sobie przesuniemy, zobaczmy, ile nam tej wełny tu wejdzie i czy my w ogóle z tym wyjedziemy, no bo to jest jakby kwestia podstawowa. Już mi się wydaje, widzowie, że będzie problem, wiecie? Kurczę, martwi mnie to, bo jeżeli zapakujemy tak, jakbyśmy chcieli, to będzie problem, widzę. Może być dość spory ten problem. Kurczę. No i co? Nie mogę chwycić? Mogę chwycić, ale już nie mogę załadować. Dobra, no, czyli dużo litrów tu nie będzie, słuchajcie. To są chyba... Jest 16 tysięcy... A nie, widzowie, zobaczcie. Wyjedziemy bez problemu. Elegancko, czyli nie dość, że cię... Dobra, 16 tysięcy litrów na ciężarówce będzie jednej. No to słuchajcie, my to sobie może zróbmy tak, że zaczniemy od końca. Dzięki temu się też przekonamy, jak mi wyszło tutaj równanie terenu. No tu mi średnio wyszło, tu w ogóle mi nie wyszło, muszę poprawić, ale zobacz. Pierwszy kurs, znaczy siłą rzeczy, wełnę, widzowie, będziemy musieli... Co, nie działa, bo za wysoko, czy za nisko, czy co? Wiecie co, bo to tak czasami jest, słuchajcie, że to nie do końca chce działać. Powiem wam tak, no niestety, tak jak mleko musimy dostarczać, tak wełna się też sama nie dostarczy. I będziemy ją musieli gdzieś tam dostarczać, tak jak i sprzedaż i wszystko spoko, ale zobaczcie, nie działa ten. Kurde. Zobaczmy w tym markecie. Przypuszczam, że problemem jest to, że teren. Tereny niestety, wiecie, to jest jakby nieuniknione, moi drodzy. Spróbujmy do tej fabryki. A nie, co ja robię? Ale jestem debil. Przecież wełnę my mamy do przędzalni zawozić, a nie do zakładu kraweckiego. Co ja robiłem mądrego, widzowie? Nie, no słuchajcie, późno dosyć ten odcinek nagrywam i tak po prostu widzę, że moja koncentracja nie jest na najwyższym poziomie. Sam się przyłapałem, że przecież, kurde, mówię, co ja robię, a tu przecież wełnę mamy wieźć do przędzalni. Tak się po prostu zapędziłem troszeczkę. Aczkolwiek powiem wam, że no... Jeżeli te palety są tak ustawione, no tu jeszcze jeden rząd by mógł wejść, jak te 20 tysięcy litrów by mogło wchodzić, bo powiem wam, że aczkolwiek zobaczcie, mamy 10 budynków z owcami, tak, 10 tych, no, nazwijmy pastwisk, no to kurczę, tam tej wełny myślę, że będzie sporo. Ja dzisiaj w ogóle mam w planach nagrać taki bardzo krótki odcinek, pokazać wam, co mam zrobić, zamiar zrobić. No nie będę tak z wami tu w kółko jeździł i to woził. Jak zwykle zrobię to, słuchajcie, poza odcinkiem. Wiadomo, że trzeba odczekać, aż nam się coś wyprodukuje, także pierwszą sprzedaż możemy spróbować zrobić razem. Już tam pojedziemy sobie do tego supermarketu dalej. Natomiast generalnie mój plan jest taki, że ja tutaj nie budowałem supermarketu, bo będziemy, no, też robili sprzedaż automatyczną, a poza tym obiecałem wam, widzowie, że dopóki troszkę mi nie zejdzie tej kasy, to mam sprzedaż wszystkiego wyłączone i nie będę niczego sprzedawał, po prostu mam takie, no takie mam postanowienie, że bardzo bym chciał, a tu się koła widzę skręcają w tej Tatrze z tyłu. No takie mam postanowienie, że nie chcę w jakiś tam sposób, wiecie, szaleć, bo kasy i tak nam starcza, chociaż i tak już 20 milionów prawie, że ubyło, więc troszkę nam tam ubyło. No ale siłą rzeczy, chcąc produkować ubrania, no takie manewry będziemy musieli zawsze wykonywać. Niestety ta wełna nam się... A szkoda, bo mi tu brakuje, słuchajcie, cały czas mówię o tym takiej funkcji, że przecież to jest jakiś stały rodzaj pracy, tak? I tu powinno być tak, że zatrudniamy pracownika, który by mi po prostu tą wełnę dostarczał do przędzalni. Jest to modułowo moim zdaniem bez problemu, słuchajcie, do ogarnięcia. Kompletnie, słuchajcie, jest to do ogarnięcia.
Więc nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego to tak wygląda, że nie można tutaj takiej stałej pracy po prostu pracownikowi zlecić i on by mi cały czas to dostarczał. To jest bardzo prosty mechanizm, ale jak widać dla farminga, nie wiem, nie chciało im się chyba tego zrobić, bo raczej wątpię, żeby to... Ja naprawdę, widzowie, wątpię, żeby to był problem z ustawieniem takiego rodzaju pracy. Bo to jest punkt A, punkt B, to jest bardzo prosta rzecz. No moi drodzy, no to zobaczmy sobie te przędzalnie nasze. Już mam tyle tych budynków, że oczywiście zaczynają mi się one już mylić. No coś tam jeszcze w planach jest na najbliższe odcinki, no ale tak jak mówię, seria już jest bliżej końca. Już na pewno półmetek. Młyny, jak widzicie, mam zapełniony, pięknie mam zapełniony na full. Także ponad 500 000, a przędzalnia. Aha. No czyli słuchajcie, mamy 4 przędzalnie i wyjdzie na to, że wszystkie zapełnimy na full. Moi drodzy, bo zobaczcie, my dopiero wzięliśmy dwie, można nazwać obory, tak? Dwa pastwiska wypróżniliśmy z tej wełny. Nawet nie do końca. Słuchajcie, kochani, nawet nie do końca. I co? No i już mamy tyle zapełnione. Także no, powiem wam, że mnie się to bardzo podoba. Aczkolwiek średnio mi się podoba to, że ta wełna się nie chce ładować. Ale jak można ręką, no to... Oczywiście tutaj nie używam teraz żadnej super siły, to po prostu normalnie możecie chwycić ręką na legalu, bo... No, siadaj. Nie chce mi wsiąść. Kurde, co to się stanęło? Co wie? Co ja mam zrobić teraz do auta? Nie mogę wsiąść. Halo? A nie, no cały farming, słuchajcie. Czy co, ja mam jakąś paletę w ręce, czy co? Dobra, wsiadłem. Nie wiem, coś tam się zbugowało. No niestety, farming ma wady, że jak widzicie się coś buguje. Ale fajnie, że tyle można załadować i spokojnie przejedziemy. A ja się właśnie martwiłem, że będzie za wysoko. I że nie damy rady. Łe, zobaczcie, ile tu jest wełny, bo to tak naprawdę jest ciężko nawet, słuchajcie, to... Słuchajcie, nawet jest to ciężko w tej chwili to wyliczyć, ile my tej wełny tu mamy, moi drodzy. Ja przypuszczam, że już możemy zapełnić te przędzalnie tym wszystkim, co mamy. Chociażby tutaj. Dobra, to się to tam kliknęło. Wiem, słyszałem, że kliknęło, ale... Ale już sobie przygotuję, żeby następnym razem. Zobaczcie, ile my mamy tej wełny. I to jest to. Podoba mi się. No, powiedzmy, że nie jest to na razie jakieś uciążliwe, tylko fakt, powiem wam tak. Tutaj się mieści bardzo mało palet z tą wełną, nie? O nie, to chyba nie mamy chwytać, bo to nie jest całe. Stosunkowo mało palet. I prawda jest taka, że często będziecie mieli komunikat, że brak miejsca na palety w owce, tak to dokładnie jest nazwane. No i... No i co? No i po prostu, no jakby... Często musicie tam zaglądać, a to już na fulla będziemy pakowali. Często musicie tam po prostu zaglądać i... I po prostu przerzucać, nie? No nie, nie ma zmiłuj, słuchajcie. Tu nie ma zmiłuj. Musicie tego pilnować. Chociaż podoba mi się ta forma tego pastwiska właśnie dla owiec. Taka troszkę obora, no przejazdowa, tak? Stajnia taka. Stajnia to zawsze mi się kojarzyło, że jest bardziej tylko i wyłącznie dla koni, więc no może... No ale wygląda trochę jak stajnia, no nie powiemy, że nie. Mówimy wizualnie, ale bardzo fajna opcja. Z drugiej strony, wiecie, można tego biznesu do tutaj pilnować. Znaczy wręcz trzeba, więc doglądać, tak? Więc uważam, że to wcale nie jest tutaj... Dobra, już sobie przesuniemy je na pewno bliżej. Więc wcale tu nie jest, słuchajcie, nic takiego, żeby... Żeby to było jakoś męczące. No pierwszy kurs, tak jak mówię, robię gdzieś tam z wami i... Aha, dobra. Trochę akurat za... Kurde. Teraz akurat mi ta wełna wlazła.
Dobra, ale damy radę, widzowie. My nie damy rady. My zawsze damy radę, nie? No, co mówiłem? Co nie damy rady? Zawsze damy radę. No nie wiem, chyba szybciej jest po prostu tutaj zawracać. Jakby jeszcze też nie myślałem nad jakimś planem. Bo dopiero teraz sprawdzamy, słuchajcie, w praktyce te budynki, ale myślę, że no, jedna rzecz, której się obawiałem, to czy na pewno przejedziemy i miałem gdzieś w głowie... Aha, to już mamy, widzicie, fulla. Już mamy fulla. Jedno, co miałem w głowie zakodowane, to że może jakby było za wysoko tej wełny załadowane, no, to byśmy musieli, wiecie, jakąś mieć drogę między tymi naszymi bajerami, żeby tam jeździć, ale jeżeli no jak widzicie, nie jest to problematyczne. Dobra, to dwie mamy załadowane, bo tamta pamiętam, że była na full. No dobra, no to sobie zajrzyjmy tutaj. Ale to i tak zobaczcie, mamy jedną już na full, to teraz będzie kolejna na full. Przędzalnia, czyli tak naprawdę już jest wniosek, widzowie, że albo czekamy z tą wełną na dostarczanie kolejne, albo, no bo przecież raczej wełna, no wiadomo, siłą rzeczy też się będzie produkowała. Czyli w tym momencie, widzowie, wniosek jest taki, że powinniśmy mieć jeszcze jedną przędzalnię. Jeżeli ja dobrze tutaj się domyślam. Tak mi się troszkę coś, moi drodzy, wydaje, że w tym momencie powinniśmy mieć 5 przędzalni. Jeżeli byśmy tak szeroko w ubrania chcieli iść. No bo słuchajcie, mamy 10, powtarzam, 10 pastwisk dla owiec. 10, moi drodzy, tyle wybudowaliśmy. I zobaczcie, to naprawdę jest fajnie zrobione. No, kurczę, powiem wam, że mega. Naprawdę mega. Mega. Dobra, no pięknie, słuchajcie, to zobaczcie, bo tutaj zaraz jeszcze raz, dobra, no to już zrobimy to na odcinku, bo będzie na fulla, jeszcze tą fabrykę ciuchów, no chyba, że, no właśnie, chyba, że jest opcja taka, że zamiast tej przędzalni jeszcze jedną fabrykę ciuchów byśmy gdzieś tutaj machnęli, ale powiem wam, że kurczę, też z miejscem jest problem, bo ja nie chciałbym za bardzo tam w stronę mieszkalną iść z tymi fabrykami. Mógłbym oczywiście te zakłady krawieckie troszeczkę przesunąć. No coś tam bym mógł, coś niecoś, ale... Wiecie, to nie jest wszystko, widzowie, takie proste, nie? To nie jest, moi drodzy, wszystko aż takie proste. Będę musiał to przemyśleć, bo wyjdzie na to, słuchajcie, że będziemy mieli nadwyżki wełny. No oczywiście ktoś powie, no dobra, na weekend możesz przecież wełnę sprzedawać. Nie chce mi się, znaczy automatycznie nie mogę jej sprzedawać, musiałbym ją zawozić i sprzedawać. Nie chce mi się. To jest moja odpowiedź, moi drodzy, to jest moja odpowiedź. Nie chce mi się, wolę jak już tu tutaj, jak już mam ją wozić, to już tu blisko, aczkolwiek teraz widzę, że tej wełny naprawdę będziemy mieli takie ilości, że my tego, no... My tego, widzowie, naprawdę nie przerobimy. Szkoda, że tak 20 tysięcy, bo tu mówię, jeszcze jedna paleta na długość by weszła spokojnie, jeżeli one są tak zamontowane. Szczególnie, że tam są, jak widzicie, te szelki, także jeszcze jedna paleta by weszła i wtedy by weszło 20 tysięcy. No byłoby to na pewno bardziej wygodne dla mnie. Jak mam być, moi drodzy, szczery. Tu już chyba się zapakowaliśmy na full, nie? Tak, tu już się na full. No dobrze. Bo ja myślałem, że wiecie, że nam zabraknie tej wełny. Moja pierwsza myśl była taka, że mówię, no kurczę, tej wełny nam
może zabraknąć. A tu się okazuje, że my jesteśmy no nawet nie w połowie, no bo ile? 4 na razie opróżniliśmy? Pastwiska dla owiec. No tu jest raz, dwa. Oj. Nawet nie wiem, czy 4, czy przypadkiem przy trzecim nie jesteśmy. 2 na 100%, to jest trzecie. A nie wiem, jak z drugiej strony. Dobra, trzecie też jest. A nie, trzecie nie jest. Zobaczcie, trzecie też nie jest opróżnione. Gdzie? Zobie, gdzie? Trzecie jeszcze nie jest. Czyli po drugiej stronie będzie dopiero czwarte. Ja pierdziele, kurczę, słuchajcie, a 10 mamy pastwisk, także no powiem wam, że raczej ja w to nie wierzę w tym momencie, że żeby tej wełny miało nam zabraknąć. Wy chyba też w to nie wierzycie, nie? Oczywiście może być tak, nie wiemy tego, ja tego nie wiem, to w praktyce się zobaczy, tak? Bo może być, moi drodzy, tak, że jakby wełna będzie się wolniej produkowała niż te ubrania, czyli moce jakby przerobowe będą większe, więc będzie potrzeba jej więcej. No może tak być. Nie mówię, że nie. Oj, tu mi się w ogóle jakoś mało załadowało. Co to się stanęło tutaj? Dobra, naprawiliśmy. No to dobra, czwarte pastwisko, słuchajcie, dopiero opróżniamy. I czwarte pastwisko trzecią przędzalnię nam dopiero zapełni. Na full. O ja pierdziele. O ja pierdziele, moi drodzy. Powiem wam, że nawet no, na full. I czwarta będzie już... No kurczę. Troszkę tego nie przemyślam. Oczywiście wiadomo, że zrobimy to tak, że z przędzalni już do zakładu krawieckiego to pójdzie. Na razie... Więc nie będę tutaj woził, nie będzie, słuchajcie, odcinka, w którym będę to woził, absolutnie. Będzie to już automatycznie do zakładu krawieckiego dostarczane. No zakładamy, że zrobi to za nas pracownik, tak? Tak możemy roleplay odegrać, że robi to za nas pracownik. No i wiecie, no i jakby później oczywiście automatyczna sprzedaż będzie, no ale tak jak mówię, bardziej chcę zobaczyć i pierwszą... Pierwszą sprzedaż chcę zrobić po prostu tak sam, no bo to już jest taka u mnie, zauważyliście, że chyba taka forma tradycji, nie? Że pierwszą sprzedaż zawsze sam robię. No, fajnie, że można te palety, o, tak przesuwać i... Dobra, co jeszcze jedna? Nie, jeszcze z dwie. No dobra, to już przeniesiemy stąd już. Tyk, jeszcze jedna. Dobra, cztery pastwiska. No to zostaje nam jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Ostatnia rzecz nam zostaje, czyli ten... Ta fabryka ubrań. I to wtedy mamy na full wełną zapełnione. No kurczę, moi drodzy, no kurczę. To ja wam powiem, że troszeczkę jestem w szoku, ale ta tatra idzie jak głupia. Znaczy może dlatego, że tak śmigam między uliczkami tutaj. No powiem wam, że mam teraz właśnie rozkminę. Zobaczymy, ile trzeba do tej fabryki, a ile wchodzi... Zakład krawiecki, nie, zakład krawiecki. A gdzie jest fabryka ubrań? Czy jestem ślepy? Czekajcie. Przecież jest fabryka ubrań na 100%. Wybudowaliśmy ją. Właśnie stoimy koło niej i wiecie, że ja jej nie widzę tu? Chciałem zobaczyć, ile tutaj na przykład do fabryki ubrań trzeba tej wełny dostarczyć. Jakie tu są ewentualnie ilości. Bo to wtedy, wiecie, cyklicznie będę mógł sobie dane rzeczy robić i raz zrobić akcję, pozawozić i potem mieć spokój. O, jest tutaj fabryka ubrań. A, tu już jest 100 tysięcy litrów. No to, moi drodzy, no to okej, okay, no to ja już to zrobię poza odcinkiem. Słuchajcie, czyli nie ma problemu. Ta cała wełna, która nam się wyprodukowała, no to jeszcze muszę naprawić. Czyli cała wełna, która nam się wyprodukowała, znajdzie swoje miejsce, no bo raczej wątpię, żeby nam tej wełny zostało. No bo skoro 100 tysięcy przyjmują w fabryce ubrań, no...
sumie na dwoje babka wróżyła, moi drodzy, bo wiecie, jakby to powiedzieć, nie? Dopiero mamy czwartą tutaj, czwarte pastwisko, a zostało ich jest jeszcze sześć. Kurde, widzowie. Czy już pięć w zasadzie, no bo już do piątego jedziemy. Więc tak połowę mamy ogarnięte, no to myślę, że nawet dostanie tej wełny, myślę, widzowie. Chociaż tutaj chyba tak dużo nie było, pamiętam. W tych było chyba troszkę mniej. Gdzie? Tu jest chyba troszkę mniej tej wełny pod kątem, bo tak nie wszędzie było równomiernie. Przemyślimy temat. Przemyślimy temat. Dobra, zobaczymy, widzowie. Tutaj. Jak to szybko, kurde, no, powiem wam, że dobrze to rozkminiłem na pewno, jeśli chodzi o rozmieszczenie. Jeśli zaś byśmy tej wełny nie byli w stanie przerobić, no to musiałbym jeszcze, to bym wtedy jeszcze jedną fabrykę ubrań, chociaż znacie moje zdanie od początku, dlaczego te zakłady krawieckie wybudowałem. Oczywiście wiadomo, że z punktu też, no, powiedzmy wizualnego, no bo ja tego nie ukrywam, że zakłady krawieckie po prostu chciałem, żeby też ładnie nam wyglądały, ale oprócz tego, no, czasem buduję coś, żeby wyglądało, nawet jak ono nie jest może praktyczne. Natomiast, wiecie, wyglądały to jedno, tak? Wiedźmy sobie, wyglądały to jedno, a drugie, że po prostu według mnie ta fabryka ubrań jest niepraktyczna i to też wam pokazywałem ostatnio, że tam od razu dostarczamy wełnę i ona od razu produkuje ubrania, czyli pomija ten taki proces, powiedzmy, sprzędzalnią, nie? Co mi się trochę tak nie podoba. Chociaż z drugiej strony wiadomo, no jest okej, nie? Ale nie lubię takiego ułatwiania sobie. Ja bardzo nie lubię. Jeszcze jedna, tak? Paleta. Nie lubię. Znacie mnie już, myślę, że jak oglądacie moje odcinki, to widzicie, że ja gdzieś akurat w takich sprawach bardziej biznesowych mam z tego satysfakcję ogromną, jeśli faktycznie no jest to jakoś tam, wiecie, taki poziom trudności, że trzeba się kreatywnością wykazać, nie? Dobra, to będzie szósta. No, czyli jestem pewien, że raczej nam tej wełny jednak zostanie. Zobaczcie, jak się szybko sytuacja nam tu zmienia, nie? Dynamicznie. Wcześniej mówiłem, że może nie, że na pewno nie zostanie, że zużyjemy, a teraz już jestem pewien, że... Bo co, 32 tysiące już zawieźliśmy. Już mamy zawiezione 30, bo jeżeli po 16 tysięcy jest na jednej ciężarówce, no to dwa kursy zrobiliśmy, 32 tysiące już jest, moi drodzy, zawiezione. No, piękna sprawa, moi drodzy, piękna sprawa. A dobra, źle, niepotrzebnie tu jadę. Wiesz, w zasadzie to bez znaczenia. Tak bym musiał zawrócić i tak. Tutaj jest sporo tej wełny, wam powiem. No właśnie, to mnie zastanawia. A, i taka ciekawostka w ogóle, którą się, drogi widzu, muszę z tobą podzielić. No bo jak mówiłem wam, skosiłem trawę, którą to trawą nakarmiłem owce. I co się stało? Okazuje się, że tylko karmienie owce, bo owce mają różne rodzaje tamtego, nie? Ta pasza treściwa, no tak jak wszędzie. Pasza treściwa, pasza soczysta, tam bla, bla, bla. No i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jak nakarmiłem na full samą trawą, to te różne rodzaje, każdy rodzaj paszy, może inaczej, w każdym rodzaju paszy zalicza się trawa. To oznacza, że karmisz trawą i tak naprawdę masz wszystkie rodzaje pasz. Więcej nie ma jakby w zupełności, no, potrzeby, nie? Także jest to naprawdę mega... No mega, nie? O, już jest pełne. Jest to mega, słuchajcie, czekajcie, teraz w którą stronę jechać, bo jedyny minus oczywiście tych przelotowych pastwisk jest taki, że trzeba mocno ogarniać, w którym kierunku, no bo to jest, wiecie, jak odbicie lustrzane. No i żebym się tu nie... w tym wszystkim nie zamotał, no to naprawdę tutaj trzeba uważać z tym wszystkim, ale...
jest to do ogarnięcia. I tak jak wam mówiłem, miałem taki pomysł, wpadł mi do głowy taki pomysł. Z drugiej strony, słuchajcie, mamy tyle kasy, że ja mogę robić przebudowy. Ale tu nie mam jeszcze planu na to jak, ale mam po prostu taki pomysł w formie szkicu, że to mi się sprawdza, ta przejazdowa obora, i po prostu nawet chodzi głównie o dostarczanie jedzenia. No i oczywiście, jak wiecie, krowy mają również przejazdową oborę, prawda? No i pomyślałem, żeby w ten sposób, no nie oczywiście tutaj, tak, ale gdzieś tam, no gdzie mamy te krowy, żeby w podobny sposób te obory dla krów zbudować. I przeszło mi takie coś, moi drodzy, przez myśl, powiem wam szczerze, przeszło mi to mocno przez myśl, żeby w ten sam sposób to zrobić, więc nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Z drugiej strony minusem tego, znaczy nie, bo siano wtedy też możemy, bo to jest taka ciekawostka. Siano, słuchajcie, możemy też do środka w ten sam sposób wozić. Jedyny minus byłby taki, że gnojówka i mleko, które są, no to byśmy musieli zwrócić uwagę na jedno miejsce, tak? Że gnojówka i mleko, żeby tam jakiś tam był przejazd, gdzie można to tankować. No ale to powiedzmy jakby, no w tym momencie też trzeba. Wiecie, no w tym momencie też jakby trzeba. Wygląda to identycznie, nie? Więc to, czy to zrobimy przejazdowo, czy nie, to nie będzie przeszkadzało. Tylko, tak jak sobie by, możemy zobaczyć na mapie, to może byłby, daj drogi widzu znać w komentarzu, czy chciałabyś, abym w następnym odcinku taką przebudowę zrobił. No dobra, no to już myślę, że praktycznie dostarczyliśmy, no już te dwa kursy niecałe sobie zrobię i to, co zostanie do przędzalni, więc to, słuchajcie, akurat już myślę, że mogę zrobić poza odcinkiem, bo chciałem, żeby dzisiaj był odcinek troszkę krótszy. Nie chcę też was zamęczać, aczkolwiek jest mi bardzo miło, że chcecie oglądać te dłuższe odcinki. I dziękuję, drogi widzu, że jesteś. Zobaczcie, to by wtedy przebudowa mogła być tu. I oczywiście może, jakby trzeba było, to i też szklarnię nawet bym przebudował, bo na upartego wtedy mógłbym pomyśleć, jak to zrobić. Mamy sześć obór. Nie, przepraszam, to są kury. No właśnie, tu mamy problem, bo to są kury, czyli wtedy kury by też trochę trzeba gdzieś indziej umieścić. I wtedy te obory dla krów nie stałyby tak, jak stoją, tylko stałyby to tak jakby w poprzek, nie? O 90 stopni obrócone. I po prostu bym przejazdowo przez wszystkie przejeżdżał. No wtedy tam są chyba te bramy minusami. Więc one i tak by... No, ale to ta odległość by była spoko. A brama by sobie wtedy mogła być otwarta i bym wjeżdżał do następnej. Tylko minusem tego jest to, że mimo wszystko między oborami jakiś taki mały pasek bym musiał zostawić, żeby móc podjechać po mleko, ewentualnie po gnojówkę. I dlatego mam problem z... Znaczy to nie jest problem, ale jakby technicznie, żeby to jakoś zaprojektować, żeby to się wszystko trzymało tutaj kupy, żeby miał ręce i nogi, bo pewnie na długość musiałbym też tutaj, tu by się pewnie krowy kończyły, czyli musiałbym, co za tym idzie, moi drodzy, wywalić kurczaki. Czyli wtedy, no oczywiście, kurczaki by mogły do krów przylegać, nie ma problemu, to jest do zrobienia, ale musiałbym to mocno przemyśleć. I będę właśnie nad tym rozkminiał. Dokończę, słuchajcie, z tą wełną. Ja się z wami, moi drodzy, będę żegnać, bo tu myślę, że nie ma co przedłużać. Zobaczycie w następnym odcinku, jak nam się będą produkowały te ubrania. Może już będzie sprzedaż tych ubrań. Kto wie. Z wami w każdym razie na fulla to zapełniłem. Będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. I widzimy się w następnym odcinku właśnie z Farminga czy z Euro Trucka. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.